przenosimy w czasie znowu do czasów szkolnych. Jak pan był uczniem? Tak, jak ja się uczyłem. Tak. To zaraz pani powie, jak ja się. Po ukończeniu szkoły w Kisielicach wybraliśmy się w grupie 11 osób. No, to silna grupa. Silna grupa pod wezwaniem, jak kiedyś ten wymówił. Do Ostródy na egzaminy. No i wychowawca pojechał z nami. W ciągu jednego dnia zdawaliśmy ten egzamin. No i co się okazało? Z tych 11, 6 się dostało. To znaczy, trudny był egzamin, jak połowa się dostała. 5 osób odpadło. Natomiast ukończyło w Ostródzie nas 2 tylko z Kisielic. To znaczy, 5 się nie dostało, pozostali w czasie zmienili szkołę. A ja z kolegą, z Mądrym, który był dyrektorem szkoły tu później w Biławie, żeśmy skończyli liceum. I pierwsze dni, jak żeśmy pojechali, jak ten budynek wyglądał. No właśnie. To była ulica Karola Świerczewskiego, tak się nazywała. Numer to nie pamiętam, jaki był, teraz to nad Drwęcą, tak? Ostróda też była zniszczona, tylko nie w takim stopniu, jak i Ława. Bo Ostródę widziałem już później trochę, no bo 49 rok dopiero Ostródę zobaczyłem, a i Ławę 2 lata wcześniej. Ale w Ostródzie więcej było całych budynków. I Ostróda mi się też podobała. Cieszę się, jak tak przyzwyczaił do tej Ostródy. Ale mnie jednak ciągnęło do Iła. Ja to powiem. Może położenie, chociaż Ostróda też ma ładne położenie, ale nie. Bo u nas tak tu jezioro w mieście, w środku miasta i tak. Jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce, a nie tylko w Polsce, bo ponoć w Europie najdłuższe. Tak. I dużo lasów. No a Ostróda pierwsze dni, piętro tego budynku zniszczone. Dach był, no bo musiał być dach tam zrobiony, bo już tam liceum było. Nauka się odbywała, natomiast na parterze to był tak, była kuchnia, był internat. W tym samym budynku? W tym samym budynku. To był internat. Tam dole byli mężczyźni w jednym końcu, to znaczy chłopcy w jednym końcu i dziewczęta w drugim tam końcu. Tam, no i jeszcze i kuchnia. U góry były izby lekcyjne. Natomiast to znaczy na pierwszym piętrze. Natomiast drugie piętro było zniszczone. Jeszcze pełno gruzów było. Nasze zadanie jakie było? Pojechaliśmy ze swoimi paczkami. Dostaliśmy siedniki. Nie wiem, czy pani wie, co to jest siednik. Ja wiem, ale może nie wszyscy wiedzą, może pan wytłumaczy. Tak. No to jest taki płócienny pojemnik, do którego się wkładało słomę, najlepiej żytnią. Układało się tę słomę, kładło się później, przynosiło się do sali. Stało łóżko żelazne ze sprężynami i na to łóżko kładło się ten siednik ze słomą. Przykrywało się prześcieradło, które się przywiozło z domu i pościel. Kołdrę się dostało albo koce, przeważnie kołdry były, to też poszewki były, każdy miał swoje, ręczniki każdy swoje. Tak. Czyli ten siennik to taki materac? To tak, taką rolę spełniał jak materac. A to słomę skąd braliśmy? No załatwili. Kierownik tamtego internatu załatwiał z jakimś rolnikiem, na rolników to mówili kułacy,
Nie? To jest jakimś kułakiem załatwił, że przywiózł furę słomy tak wozem drabiniastym, rzucił to słomę na boisko, a my z tymi silnikami, bo boisko było zaraz za tym budynkiem, to mieliśmy boisko, tak trochę po skotkach się wchodziło. No. No, tak wyglądały pierwsze dni. No i później byliśmy z czego zadowoleni, przede wszystkim, że mieliśmy jedzenie. I to było jedzenie na owe czasy dość dobre. A to była zasługa między innymi nie tylko kierownika, ale również intendentki. Taka nieduża ta kobieta, malutka, bardzo miła. To, no ona miała serce dla młodzieży, dla dzieci. No, starała się jak mogła. Mieliśmy pierwsze dni, to starsze klasy, a później to już my. Też byliśmy do dyżuru. Pierwsze klasy były też wyznaczone po dwóch chłopców. Dyżur mieliśmy. Polegał ten dyżur na tym, że trzeba było z tą panią intendentką wziąć wózek na czterech kółkach, iść na rynek. No i na tym rynku ona kupowała tam od rolników, kupowała te produkty żywnościowe i na tym wózku przywoziliśmy. No jak był dyżur w internacie, tam to już do szkoły się nie chodziło, nie poszło się tego dnia. Ale to jeden dzień to tak trafiało gdzieś raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące, bo to chłopcy chodzili, dziewczyny nie. W piwnicy jeszcze, w piwnicach to były beczki z tego, z ogórkami kiszonymi i z kapustą kiszoną. I te beczki to były pod nami. To my chodziliśmy tam nawet i wieczorem, bo to młodzież wygłodzona była w zasadzie. Zjadła się kolację, ale jeszcze to poszliśmy tam beczkę, otworzyli chłopaki, wyjmowaliśmy ogórki. No to tak w ciągu, żeby zanim zobaczyli, to tam 3-4 beczki to już były puste. No, albo kapustę, albo ogórki kiszone, żeśmy wyjadali. Ale za to kary żeśmy nie ponosili. Nie było żadnej kary. Tak. Tylko później zamykali, bo tak mnie zamykali, później zamykali już. I ta młodzież taka wygłodzona była. Wyobraźcie sobie w ten sposób taką rzecz, że jak się obiad był, zupa była, to każdy zjadł tej zupy z dwóch talerzy, głębokie talerze i drugie danie, a jeszcze drugie danie, jeszcze było mało, to się tak zwaną repetę dostawało, się chodziło. Nie żałowali, póki tego to nie żałowali. Ale później, po dwóch latach zmienił się kierownik, a intendentka się zmieniła i kierownik się zmienił, bo kierownik został taki zastępca dyrektora. Nie pamiętam jego nazwiska, jego żona została kierowniczką internatu. Jak była kierowniczką internatu, akurat już wtedy tamta intendentka została zwolniona, tylko ona się tym zajmowała. I automatycznie życie się pogorszyło. Wyżywienie się pogorszyło. A więc zrobiliśmy sobie bunt, namówiliśmy się i to w naszej klasie, bo ja byłem w klasie A, bo była klasa B, druga klasa. I umówiliśmy się i zrobiliśmy bunt. Zaczęliśmy, jak przyszedł ten kierownik internatu, miał lekcję z nami, a on polonistą był wtedy. I tak. Umówimy się, że wrzątki nas bolą. Wychodzimy w czasie jego lekcji do tego, po ręce do góry. Panie profesorze, gdzie? A do ubikacji. I wychodziliśmy, czy potrzeba, czy nie potrzeba, i tak po kolei. No i później na drugiej lekcji, jak się dyrektor dowiedział, nie? To była higienistka, ona była higienistką i nauczycielką chemii. Ona za to sprawiła.
zrobili badania, bo i okazało się, że za mało dostajemy kalorii, za słabe wyżywienie, bo dawali trochę smalcu i marmolada, czasem trochę koniny na obiad, nie? I tak nic takiego nie było. Jak zrobiliśmy, to później zrobili w ten sposób, że na kolację każdy dostawał dwie kanapki, zrobili tam, zrobił pasztet, był z pasztetem, tam jeszcze coś było nakładzone, jakieś sałatki były, takie dużo witamin i to były dobre te kanapki, zrobiliście, wyżywienie się poprawiło. Czyli wasz protest był skuteczny. Skuteczny był, ale na tyle skuteczny, bo skargi poszły do dyrektora, na tyle skuteczny, że ten wicedyrektor został zwolniony, to znaczy musiał się przenieść i ta też później odeszła ze szkoły. No, już się później sprawa wyrównała. Internat mieliśmy już na 1 maja. No właśnie, bo pan wspomniał, że najpierw był internat w budynku tam, szkoły, tak. A później? Później zrobili i... To znaczy, wyremontowali drugie piętro, to my żeśmy jeszcze gruz usunęli, tak? Pomagaliśmy usuwać gruz, chociaż i tam obok szkoły porządki żeśmy robili, no w szydzie społecznym. I dostali budynek dla dziewcząt na ulicy Kopernika. Tam był internat dla dziewcząt. Te dziewczyny tam przyjeśli. A nas, dla nas dostali budynek na 1 maja koło cmentarza niemieckiego. To była teraz 1 maja tam, gdzie sąd, na tej ulicy. Tam dalej Duboisa jeszcze była ulica, jak pamiętam. Teraz to jest pozmieniane. Teraz pozmieniane te nazwy, no, tak. Tak, Świerczewskiego zmienili na Drwęco. Nie? I natomiast jeżeli chodzi o ten, jak chodziliśmy do tego w teren, to co? Tam mieli dobre radio w tym komitecie powiatowym. To my, jak poszliśmy, nas szkolili, delegacje dawali. Oni później poszli, a my zostawaliśmy i słuchaliśmy Radia Wolna Europa, bo tam było słychać. Dobrze. Bo u nas to w internacie to tylko chodniki były. Może powiemy, co to kołchoźnik jest, bo na pewno nie wszyscy wiedzą. To no, głośniki takie były, co tylko program jeden był nadawany, rano była gimnastyka przez magistra Hoffmana prowadzona, no my gimnastykę robiliśmy zawsze rano na dworzu, na terenie, nie w tym. A jak nauka wyglądała w takim liceum? Bo wiem, że potem tam była też szkoła podstawowa, tylko... Tak, już pani powiem. Jak dostaliśmy ten internat na 1 maja i internat był na Kopernika dla dziewcząt, to zostało nam parter, opróżniony parter został. I założyli tam szkołę ćwiczeń. I bardzo dobrze, że ta szkoła ćwiczeń była, bo tam prowadziliśmy lekcje już. Uczyliśmy się prowadzić lekcje w szkole ćwiczeń. Ale żeby to nazywano, że to jest szkoła ćwiczeń, to ja bym nie powiedział, że to by przede wszystkim było liceum pedagogiczne ze szkołą ćwiczeń. O, tak, a nie szkoła ćwiczeń. Nie można tak wywyższać szkoły ćwiczeń nad liceum pedagogiczne. Yes. Bo stwierdzili, że najlepsi nauczyciele byli po szkole, po liceach pedagogicznych. Bo my mieliśmy praktyki, ja miałem praktykę na przykład, dwie praktyki trzeba było odbyć, jedną odbyłem, to była tygodniowa w Lubajnach, no, do Strudy niedaleko było, to pierwsze tam dochodziło, fajny kierownik szkoły był. Ale to w ramach tego liceum jeszcze było, tak? Tak, tak, bo ćwiczenia w ćwiczeniówce swoją drogą. No to właśnie ile było tych lekcji? W której, jak pan był, w której klasie to zaczęliście pracować? Trzecia. W trzeciej. A liceum trwało ile lat? Cztery. Czyli w trzeciej klasie zaczęliście się uczyć prowadzić lekcje
W tej podstawówce, która była tam, w tym tam, budynku. Tak. Mhm. I ile tych lekcji? Jak często mieliście te lekcje? Ile lekcji konkretnie, to nie pamiętam. A tak mniej więcej. Ale tak jedna w miesiącu to trafia w tym. Mhm. Tak. Bo tak poza tym, to te dzieci normalnie miały nauczycieli, nie tylko, że wyście tam prowadzili lekcje. Tak, i kierowniczka była. Normalna szkoła. Tak, była, normalna szkoła ćwiczeń. To była szkoła ćwiczeń, która służyła nam do tego, żebyśmy się nauczyli zawodu. Tak? Byliśmy przygotowani w zasadzie ze wszystkich przedmiotów. Teraz nie wiem, ile tam zdają, ale my jak z maturę zdawaliśmy, to zdawaliśmy z 8 przedmiotów. Maturę. To były jakie przedmioty? Tak jak pan na przykład, to z czego to była matura? Co pamiętam? Język rosyjski, język polski. Język polski, matematyka, pisemny, ustny, pedagogika. Później nauka o Polsce. Zaraz, logika praktyczna. Także 8, nie 9 komisji było. A proszę powiedzieć, ta matura to była razem z takimi zawodowymi przedmiotami, to było całość wtedy, tak? Całość, to już była całość. Tam się czyli te przedmioty normalne, licealne, plus jeszcze te pedagogiczne. Liczyło się praktyki, bo jak się odbywało praktykę, jak w terenie, na przykład w Ulbajnie, później miałem w Klibach 2 tygodnie, to kolegów sobie wziąłem, do nas było 3, to niech pani sobie wyobrazi, że dyrektor tu, to przyjechał do nas sprawdzić, jak ta praktyka przebiega. Dyrektor z liceum, on dyrektorem był wtedy Hertel, Stanisław Hertel, który był dyrektorem w Iławie. Najpierw był tam, bo tak, pierwszy rok to dyrektorem szkoły był Oleksiak, on tam od Bieżunia był. Nie pamiętam, jak ma imię, już nie pamiętam, już tyle lat. Później drugi dyrektor szkoły, to był polonista, był Kujawski, a po nim był Hertel. Hertel bardzo porządny. Tamci też nie mogę narzekać, byli w porządku. Tak dbali o uczniów. Tak. I Hertel szczególnie. Współpracowaliśmy z wojskiem, bo u nas w szkole był chór. Fajne nauczycielki były, ja też należałem do chóru. Później jak mi się głos zmienił, to przez rok czasu nie należałem, ale tak do chóru. Wyjeżdżaliśmy w teren do dużych PGR-ów. Orkiestra wojskowa była w czerwonych koszarach, obok właśnie tej naszej szkoły, obok liceum. Oni przychodzili do nas, my do nich. I w Ostródzie występy robiliśmy, śpiewaliśmy, oni grali i w terenie często. Nawet jak mieliśmy przysposobienie obronne, bo było przysposobienie obronne, to przychodzili nas właśnie, oficer przychodził i nas uczył obsługi tych broni, jak obsługiwać się na poligon, nas brali tam do tego, nad Jezioro Drwęskie, tam z tyłu takie były te tory przeszkód, to my żeśmy brali udział z karabinu, strzelaliśmy z karabinków takich do celów pneumatycznych w tym. A proszę powiedzieć, jak absolwent tego liceum, to wychodził w jakim nauczyciel jakiegoś konkretnego przedmiotu, czy mogliście uczyć wszystkich przedmiotów? Do wszystkiego. Ja bym tak przygotowany. I potem szliście pracować do szkół podstawowych, czy mogliście też w średnich szkołach uczyć? Nie, do średnich nie. Do średnich to już trzeba było mieć wyższe studia. Ja pamiętam, że pan jeszcze przed naszą rozmową wspomniał, że w ciekawym miejscu się do matury uczyliście. Tam, jak mieszkał pan w internacie, tak. To gdzie te nauki się odbywały? To znaczy... Przed maturą. Przed maturą to się odbywały, jak była pogoda, to my się zbieraliśmy i na tym, na cmentarzu przeważnie, tam chodziliśmy do góry i jak pogoda była, to tam żeśmy siadali. Thank you.
Dziękuję za wysłuchanie. No i proszę pod uwagę wziąć, w jakich warunkach my uczyliśmy się i pracowaliśmy.